Dzień dobry. Otwieram drugą zwyczajną sesję Rady Gminy Planerów. Odczytam RODO. W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, w szczególności artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 wymienionego rozporządzenia, wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Planerów informuję, iż obrazy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Punkt pierwszy. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wójt Gminy Planerów z siedzibą ulica 3 Maja 5, 08210 Planerów. Punkt drugi. Administrator Pana Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Mogą się Państwo kontaktować z IOD, pisząc na adres siedziby administratora poprzez mail, wysyłając wiadomość na adres iod@planerów.com.pl. Punkt czwarty. Pozostałe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej znajdującej się przy wejściu na salę obrad i na stronie internetowej Gminy Planerów w zakładce RODO. Serdecznie witam wszystkich przybyłych, Państwa radnych, Państwa sołtysów, przedstawicieli gminy, Panią Skarbnik, Pana Wójta. Na początek, w związku z tym, iż Pani Kamila Boś została wybrana na radną w okręgu nr 1 i z powodu osobistych nie wzięła udziału w pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy i nie złożyła jeszcze ślubowania, a uczestniczy w dzisiejszych obradach, zgodnie z artykułem 23a ustawy o samorządzie gminy, złoży dzisiaj ślubowanie. Proszę do przedstawiciela Gminy Komisji Wyborczej Planerowej Pani Izabela Oreszczuk wręczyła Pani Kamili zaświadczenie o wyborze. Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Radni, Zebrani Goście. W związku z wyborami, które odbyły się 7 kwietnia 2010 roku, radną w okręgu wyborczym nr 1 Gminy Planerów wręczała Pani Kamila Boś. Zapraszam o odbiór zaświadczenia. Proszę wszystkich o powstanie. Pani Kamila, po usłyszeniu swojego nazwiska potwierdza treść ślubowania słowem ślubuję. Może też dodać, tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Kamila Boś. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. W związku ze złożeniem pani Kamila Boś nabyła uprawnienia do wykonywania mandatu radnej gminy Planerów. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum. Przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przechodząc dalej, przedstawię Państwu proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad. Punkt drugi. Sprawy organizacyjne. Stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy w roku 2024. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Planerów oraz określenia ich zadań. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Komisji. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójtowi gminy Platerów. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Platerów do zgromadzenia sprowadzania związku komunalnego Nieskażone Środowisko z siedzibą w Łuścicach. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka, ratownika ochotniczej straży pożarnej w terenu z gminy Platerów, który brał udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy Platerów z służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy Platerów. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat. Punkt 17. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwały gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie. Punkt 18. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Punkt 19. Wnioski i oświadczenia Rady. Punkt 20. Zamknięcie obrad. Czy są uwagi do protokołu? Nie zapoznałem się z protokołem. Wnioski to do przedstawienia w porządku obrad. Nie ma wniosków. Porządek został przyjęty. W biurze gminy dostanowił protokół z pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Platerów. Czy są uwagi co do protokołu? Nie ma. Radni zapoznali się z protokołem, nikt nie wniósł uwag do protokołu. W związku z powyższym przystąpimy do głosowania za przyjęciem protokołu z obrad pierwszej sesji Rady Gminy Platerów. Pani Antoniu Agnieszka? Tak. Pan Baranow Wiktor? Tak. Pan Bogusz Marek? Tak. Pani Boś Kamila? Tak. Pani Kupić Urszula Katarzyna? Tak. Pan Kuliński Kamil? Tak. Pan Ludwiczuk Radosław? Tak. Mazurów Daniel? Tak. Pan Mieciciuk Sławomir? Tak. Pan Mikołaj Maciej? Tak. Pani Musiolik Małgorzata Elżbieta? Tak. Pan Omalańczuk Krzysztof? Tak. Pani Szewczuk Urszula Stanisława? Tak. Pani Wojciuk Edyta Agnieszka? Tak. Pani Brzykowska Justyna? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Realizując porządek obrad, przystąpimy do punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2024. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Dzisiejsza zmiana tak naprawdę jest podyktowana koniecznością podpisania umowy na budowę drogi w Zmierzynie Kolonii, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z FOGR-u, ale po oparciu ofert niestety zabrakło nam środków, zaplanowanych środków, po 90 tysięcy złotych. No i to koniec podjęcia zmian w budżecie, czy dołożenia do tej inwestycji. I tak. Zwiększa się o 113 tysięcy złotych. Wynika to z wprowadzenia do budżetu gminy następujących zmian. Do działu 010 rolnictwo i łowiectwo, za włączenie produkcji grup rolnych, wprowadza się dotacje budżetu województwa mazowieckiego na zadanie renowacja i tego zbiornika wodnego w miejscowości Lisno w kwocie 111 tysięcy złotych. Właśnie w poniedziałek będzie podpisana umowa już na to dofinansowanie. Na razie tylko mamy cichą. I do działu 750 obrona narodowa, na pozostałe wydatki obronne, wprowadza się dotację celową w kwocie 2 tysięcy złotych zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego, która jest przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Natomiast plan wydatków zwiększa się o 251 tysięcy złotych, wprowadzając zadania bieżące inwestycyjne
objęte wyżej wymienionym dofinansowaniem. W wyniku przesunięć zwiększamy również plany wydatków na paragraf 44-40 do Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w różnych rozdziałach. Wynika to z faktu zwiększenia w roku 2024 podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Te odpisy, to może Państwu go przybliżę, stanowią 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w kraju i na chwilę obecną jest to kwota 6,445,71 zł. W związku z tym odpis na ten rok wynosi 2,417,14 zł na jednego pracownika i 400,86 zł na emerytkę, na emerytkę. W związku z tym mieliśmy zbyt niskie kwoty zaplanowane, ponieważ to były kwoty z roku poprzedniego. Zwiększamy plan wydatków majątkowych o 249 000 zł. W tym właśnie wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą renowacja istniejącego zbiornika wodnego w Krzywnie. Tutaj planowane nakłady to jest 159 000 zł. W tym, tak jak wcześniej wspomniałam, 111 000 zł stanowi dofinansowanie w ogóle. I nasz wkład własny 49 000 zł. I tak jak wspominałam, na przebudowę drogi gminnej numer 214 w miejscowości Narzędzie Kolonia dokładamy kwotę 10 000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększamy deficyt budżetu o 138 000 zł i finansujemy go wolnymi środkami pozostałymi w lat poprzednich. Dziękuję. Są jakieś pytania do Pani Starownicy? Nie ma. Odczytam treść uchwały, a następnie przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Kraterów w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę 113 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dotacje na zadania w zakresie administracji rządowej zlecone gminie ustawami o kwotę 2000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 251 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W tym punkt B. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami o kwotę 2000 zł zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 249 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 138 000 zł. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi 4 320 896,14 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały i zostanie sfinansowany. A. Przychodami z pożyczki w kwocie 2 353 733 zł. B. Przychodami z kredytów w kwocie 1 669 842 zł. I C. Przychodami z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 2 443 048 zł. D. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1877,66 zł. Punkt drugi. Po dokonanych zmianach ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 849 621,14 zł, w tym na sfinansowanie planu deficytu budżetowego 4 320 896,14 zł, rozchody budżetu 528 725 zł. Punkt trzeci. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Po zmianach na dzień 10 maja 2024. Punkt pierwszy. Plan dochodów ogółem 63 610 598,82 zł. Plan dochodów bieżących 26 985 303,82 zł.
Plan dochodów majątkowych 36 625 295 zł. Punkt drugi. Plan wydatków ogółem 67 931 494 zł. 96 groszy. Z tym plan wydatków bieżących 26 640 244 zł. 96 groszy. Plan wydatków majątkowych 41 291 250 zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Raterów. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Antoniuk Agnieszka. Tak. Pan Baranow Wiktor. Tak. Pan Bogusz Marek. Tak. Pani Bońkamina. Tak. Pani Kupciur-Króla Katarzyna. Tak. Pan Kuliński Kamil. Tak. Pan Ludwiczuk Radosław. Tak. Mazuruk Daniel. Tak. Pan Miciciuk Sławomir. Tak. Pan Mikołaj Maciej. Tak. Pani Musiolik Małgorzata Elżbieta. Tak. Pan Urańczuk Krzysztof. Tak. Pani Szewczuk Urszula Stanisława. Tak. Pani Wolczuk Edyta Agnieszka. Tak. Pani Wynikowska Justyna. Tak. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego, czwartego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej programie finansowej na lata 2024-2033. Jeszcze raz poproszę panią starę dyskusję słów wyjaśnienia. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień dzisiejszy dokonuje się następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Raterów. Dochody ogółem zwiększają się o 1 481 835,65 zł. Z czego dochody bieżące zwiększają się o 1 370 835,65 zł. Dochody majątkowe o 111 tysięcy. Wydatki ogółem zwiększamy o 1 619 835,65 zł. Z czego wydatki bieżące zwiększają się o 1 370 835,65 zł. Natomiast wydatki majątkowe o 249 tysięcy. W wyniku tego wzrósł deficyt z budżetu do kwoty 4 320 896,14 zł. Od 2025 roku nie dokonywała żadnych wydatków budżetu. Przychody budżetu w roku bieżącym, w 2024, zwiększają się o 138 tysięcy i po zmianach wynoszą 8 449 321 14 groszy. Rozchody budżetu nie uległy zmianie. Po wprowadzonych zmianach nadal bardzo dziękujemy. Czy ktoś ma jakieś pytania lub uwagi? Nie mamy pytań. Odczytam teraz treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Raterów w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raterów na lata 2024-2033. Na podstawie artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1260 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale w uchwale 58 .364.2023 Rady Gminy Raterów z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raterów na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raterów na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Raterów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Antoniuk Agnieszka. Tak. Pan Baranow Wiktor. Tak. Pan Bogusz Marek. Tak. Pani Bośkamila. Tak. Pani Kupciur-Króla Agnieszka. Katarzyna. Przepraszam. Przepraszam. Można tego trzeciego drugiego imienia nie czytać. Dobrze. Świetnie. Pan Kuliński Kamil. Tak.
Pan Wojciech Radosław? Za. Pan Zurucaniec? Za. Pan Wojciech Sławomir? Za. Pan Mikołajczyk Maciej? Za. Pani Musiałczyk Małgorzata? Za. Pan Omelańczyk Krzysztof? Za. Pani Szewczuk Ursula? Za. Pani Wojciech Karnicka? Za. Pani Wierzykowska Justyna? Za. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Kontynuując porządek obrad, przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żazerów oraz określenia ich zadań. Odczytam teraz treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Żazerów w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żazerów oraz określenie ich zadań. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 13 ust. 1 statutu gminy Żazerów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołuje składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Żazerów oraz określa ich zadania i zakres działania na lata 2024-2025. Pierwsza komisja rewizyjna. Skład osobowy. Pani Antoniuk Agnieszka, pan Barano Wiktor, pan Bogusz Marek, pan Kiciuk Sławomir, pan Mikołajczyk Maciej, pani Musiolik Małgorzata, pani Wyrzykowska Justyna. Punkt drugi. Przedmiotem działania komisji jest realizacja zadań z zakresu opiniowania, wydatkowania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Opiniowanie wniosku do odwołania gminy z innej przyczyny niż udzielenie absolutorium. Rozpatrywanie postanowień sygnalizacyjnych przewodniczącego samorządowego kolegium odwoławczego. Wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Gminy. Kontrola działalności jednostek organizacyjnych gminy. Drugie. Komisja Budżetu i Finansów. Skład osobowy. Kubić Ursula, Kulnicki Kamil, Ludwiczuk Radosław, Mazurów Daniel, Czerwczuk Ursula, Wojciuk Edyta, Bośka Mila. Przedmiotem działania komisji jest realizacja zadań z zakresu opiniowania budżetu, projektu budżetu, realizacja budżetu, w tym korekty i zmiany do budżetu, opiniowania stawek podatkowych i opłat lokalnych, analizy wniosków inwestycyjnych i rentowych, remontowych zgłaszanych przez społeczności wiejskie, ocena gospodarki finansowej jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetu gminy pod kątem pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych, gospodarki mieniem gminy, realizacji spraw gospodarki wodno-ściekowej. Trzecie, komisja skarg wniosków i petycji. Skład osobowy. Antoniuk Agnieszka, Bogusz Marek, Mikołajczuk Maciej, Musiolik Małgorzata, Omelańczuk Krzysztof, Wierzykowska Justyna, Bośka Mila. Przedmiotem działania komisji jest realizacja zadań w zakresie rozpatrywania skarg na działania wójta i innych jednostek organizacyjnych, rozpatrywanie wniosków składanych przez obywateli, rozpatrywanie petycji składanych przez obywateli, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Żazerów w sprawach skarg obywateli na działania wójta i innych jednostek organizacyjnych składanych w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Opiniowanie projektu uchwał Rady Gminy Żazerów w sprawach wniosków obywateli składanych w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Opiniowanie projektu uchwał Rady w sprawach petycji składanych w trybie ustawy o petycjach. Czwarte. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Skład osobowy. Pani Kubić Ursula, pan Kuliński Kamil, pan Ludwiczuk Radosław, pan Kiciuk Sławomir, pani Przewczuk Ursula, pani Wojciuk Edyta. Pan Bogusz Marek Krzysztof. Omelańczuk Krzysztof. Tak, Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Skład osobowy. Kubić Ursula, Kulnicki Kamil, Ludwiczuk Radosław, Mićkiciuk Sławomir, Przewczuk Ursula, Wojciuk Edyta i Omelańczuk Krzysztof. Przedmiotem działania komisji jest realizacja zadań z zakresu
spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, kultury, w tym kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, bibliotek, profilaktyki, ochrony zdrowia, zwalczania patologii społecznych, w tym narkomanii i alkoholizmu, współdziałania z placówkami oświatowo-wychowawczymi, opiniowania inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych, opiniowania projektów, planów i programów rozwoju gminy, spraw rolnictwa, leśnictwa, weterynarii, handlu i usług, spraw budowy i utrzymania dróg lokalnych. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 23/160/2020 Rady Gminy Stratowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Platerów oraz określenia ich zadań. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś ma jakieś pytania lub wnioski? Nie ma żadnych uwag, pytań nie ma. Przystąpimy do głosowania. Pani Antoniuk Agnieszka. Tak. Pan Barano Wiktor. Tak. Pan Bogusz Marek. Tak. Pani Bożka Kamila. Tak. Pani Kubicz Ursula. Tak. Pan Kulnik Kamil. Tak. Pan Ludwik Prawosław. Tak. Pan Urudaniec. Tak. Pan Mikicz Sławomir. Tak. Pan Mikołaj Maciej. Tak. Pani Musiolik Małgorzata. Tak. Pan Omelek Krzysztof. Tak. Pani Szewczuk Ursula. Tak. Pani Bożczuk Edyta. Tak. Pani Wyrzykowska Justyna. Tak. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rekrytacyjnej. Poprosimy o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rekrytacyjnej. Panie Edyto, proszę. Mikiciuk Sławomir na przewodniczącego Komisji Rekrytacyjnej. Pan Sławomir wyraża zgodę? Tak. Ja proszę zgodę. Ja bym prosiła, żeby startował pan Baranów Wiktor. Nie mogę. Nie może pan, tak? Jest jeszcze jakiś kandydat? Nie ma. Dobrze. Poczytam teraz treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Platerów w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Platerów. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2024 roku, pozycja 609 ze zmianami, w związku z paragrafem 58 ust. 1 i 2 statutu gminy Platerów z dnia 7 listopada 2018 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2018 roku, pozycja 11490. Rada Gminy Platerów uchwala, co następuje. Stwierdza, że w głosowaniu jawnym przewodniczący Komisji Rewizyjnej. To paragraf pierwszy. Stwierdzam, że głosowaniem przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Platerów został wybrany Mikołaj Sławomir. Pani Antoniuk Agnieszka? Tak. Pan Baranów Wiktor? Tak. Pan Bogusz Marek? Tak. Pani Boś Kamila? Tak. Pani Kubicz Ursula Katarzyna? Tak. Pan Kuliński Kamil? Tak. Pan Ludwik Radosław? Tak. Mazur Daniel? Tak. Pan Mikołaj Sławomir? Tak. Mikołaj Sław Maciej? Tak.
Musiolis Małgorzata. Za. Omelańczuk Krzysztof. Za. Przeszuk Ursula. Za. Bończuk Teresa. Za. Wyrzykowska Justyna. Za. Jednogłośnie. Pan minister Sławomir został jednogłośnie przewodniczącym Komisji Rady Gminy Matek. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Edyta Wojcz. Prosimy o kandydata na... Zgłaszam Edytę Wojcz. Czy pani Edyta wyraża zgodę? Czy jest jeszcze inny kandydat? Nie. Pani Edyta jest bez konkurencji. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Platerów w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Platerów na podstawie paragrafu 49 ust. 2 Statutu Gminy Platerów z dnia 7 listopada 2018 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2018, pozycja 11490, Rada Gminy Platerów uchwala to następujące. Stwierdza, że w głosowaniu jawnym przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Platerów wybrana została pani Wojciech Edyta. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy do głosowania. Pani Antoni Agnieszka. Tak. Pan Balano Wiktor. Tak. Pan Bogusz Marek. Tak. Pani Wojciech Kamila. Tak. Pani Kupci Urszula. Tak. Pan Kuliński Kamil. Tak. Pan Lubicz Ukradowa. Mazur Daniel za. Pan Mikić Sławomir. Za. Pan Mikołaj, pan Mikołaj Maciej. Za. Pani Musiolik Małgorzata. Za. Pan Omelańczuk Krzysztof. Za. Pani Przewodnik Urszula. Za. Pani Bończuk Teresa. Za. Pani Wyszkowska Justyna. Za. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy dalej. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podczytam sobie. Czy są kandydaci na stanowisko przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? To nie był Wykonka Justyna. Proszę. Mikołaj Czuk Maciej. Wykonka Justyna podtrzymuje. Pani Szewczuk zgłasza pana Mikołajczuka. Pan Mikołajczuk wyraża się. Pan Mikołajczuk wyraża się. Pani Musiolik zgłasza panią Wyrzykowską. Czy pani Wyrzykowska? Nie wiem. Pani jeszcze raz, kogo pani zgłasza? Mikołajczuk Maciej. Dobrze. Czy są jakieś inne kandydatury? Jest. Uchwała Rady Gminy Platerów w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Platerów. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2024 roku, pozycja 69 ze zmianami, w związku z paragrafem 71 ust. 2 Statutu Gminy Platerów z dnia 7 listopada 2018 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2018 roku, pozycja 11490, Rada Gminy Platerów uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Platerów wybrany został radny Mikołaj Czuk Maciej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy do głosowania. Pani Antoni Agnieszka. Tak. Pan Marano Wiktor. Tak. Pan Bogusz Marek. Tak. Pani Wojciech Kamila. Tak. Pan Kubicz Urszula. Tak. Pan Kuliński Kamil. Tak. Pan Ludwicz Ukradoso. Tak. Pan Zoru Gazie. Tak. Pan Mikić Sławomir. Tak. Pan Mikołaj Maciej. Tak. Pani
burmistrzu Jacek Małgorzata. Z panem Melenczuk Krzysztof. Tak. Pani Szewczuk Urszula. Tak. Pani Wojczuk Edyta. Tak. Pani Wyrzykowska Justyna. Tak. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji skargi, wniosków i petycji. Czy są jakieś kandydatury? Przepraszam, sprawa społeczna i bezpieczeństwa publicznego, przepraszam. Czy są jakieś kandydatury? Pani Jedek, proszę. Zgłaszam kandydaturę pani Uli Szewczuk. Czy pani Ula Szewczuk wyraża zgodę? Tak. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie. Odczytam teraz treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Platerów w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Platerów. Na podstawie paragrafu 49 ust. 2 statutu Gminy Platerów z dnia 7 listopada 2018 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2018 roku, pozycja 11490. Rada Gminy Platerów uchwala co następuje. Paragraf 1. Stwierdza, że głosowanie radnym przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Platerów wybrana została pani Urszula Szewczuk. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy do głosowania. Antoniuk Agnieszka. Za. Baranow Wiktor. Za. Bogusz Marek. Za. Boś Kamila. Za. Kubić Urszula. Za. Kuliński Kamil. Za. Luzwiczuk Radosław. Za. Mazur Daniel. Za. Nikicik Sławomir. Za. Mikołaj Sokłaciej. Za. Musiolik Małgorzata. Omaleńczuk Krzysztof. Tak. Szerzyk Urszula. Tak. Wojciech Edyta. Tak. Wyrzykowska Justyna. Tak. Uchwała przeszła jednogłośnie. Może zrobimy 10 minut przerwę. Proszę.
Kolejny punkt naszego porządku posiedzenia jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Platynów. Gdzie jest twój? Jak zwykle uciekł. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Platynowie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Platynów. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy. Nie była. To jest przewodniczący Komisji Praw Społecznych i Bezpieczeństwa Ludzkiego. Dobrze. Uchwała Rady Gminy Platynów z dnia 10 maja 2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Platynów. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 69, artykuł 8 ustęp 2, artykuł 36 ustęp 1, 2 i 3 oraz artykuł 37 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2020.